Witam serdecznie. Dziś taka gra jak Switch Cars. Tę grę pozyskałem w drodze wymiany z kimś na barterze. A tak naprawdę przypomniało mi raczej nawiązanie do czegoś takiego filmu. Jeszcze 1995 roku, to był chyba trójodcinkowy serial. Pożeracze czasu, czyli Langoliery. Jest to też w sumie zbliżone do tego. Z tego co widzę, to będziemy mieli za zadanie uciekać przed potworami poprzez jakieś generowane proceduralnie plansze w różnym czasie i przestrzeni. I widać, są tu różne pojazdy i trzeba będzie po prostu uciekać przed wrogiem. Pomiędzy czas i przestrzeń 180 samochodów, 80 pociągów, 70 samolotów, 30 helikopterów, 40 samochodów, 60 statków, coraz szybciej, i 300 innych. Jak widać, trzeba będzie porywać te pojazdy i uciekać przed jakimiś potworami. I właśnie te potwory przypominają mi ten film. Kiedyś pamiętam, czytałem jeszcze taką samą chyba książkę, jeszcze nim widziałem film. Chyba kiedyś mi się to podobało, będę musiał wrócić do tego filmu i raz jeszcze się z nim zapoznać. Switch Cars. Nie zajmuje dużo, bo jakieś 40 MB, które trzeba ściągnąć. Ale jak widać, nie ma tu jakiejś kosmicznej grafiki. No i co my tu mamy, jeśli właśnie chodzi o grę? Opcje. Pełny ekran, rozdzielczość automatyczna, wskakiwanie kamery. Jakieś podpowiadanie samochodów. Czym jest baza danych? Ukończ samouczek, by odblokować. Są jakieś tryby gry. Są zablokowane, no dobra. Spróbujmy najpierw ten poradnik. Samouczek. Czyli tak, tu klawiszami kursora się poruszam. Wejdź do samochodu, klawisz Z. Ten samochód jest w twoim plecaku. Jedziemy. Co? A, spację, okej. Okay. To jest moja mapka. Każdy pojazd, z tego co widzę, na jakąś tam ilość paliwa. Wchodzący teren z widocznym tutaj. No i skończyło się. A, ZPX przełącza te samochody. Tu niestety niczego nie mam. A, jest jakiś skuter śnieżny. Czym się zsiadało? C. A, kolejna litera, okej. Okay. Kurde, tylko nie mogę trafić. Niska wartość odświeżania, o co mi chodzi? O, coś się stało. A, escape. To jest wolny samochód. Jeszcze jeden, a to strefa bezpieczna. Poziom drugi. O, a ten pojazd ma broń. Tym się strzela. To znaczy, ja chyba zmienię tę częstotliwość, bo coś mi się nie podoba. Jest 30 klatek na sekundę. Nie wiem, co tu mógłbym zmienić, przecież wszystko chodzi. Dobra, jedziemy dalej. O, jest pociąg. Zepsuty. Możesz naprawić swoje samochody poprzez... A, jakaś stacja naprawcza gdzieś tam jest. Jeszcze. Jak się wychodzi.
chce. Kurwa. Oj. Znaczy, jak mam zmieniać ciąg? Dobry. Tak, zwalił się. O, tu jest jakiś pick-up. Jest jakiś power-up, co on mi da? Nitros jakiś. Może zainstalować ten power-up w każdym samochodzie za pomocą shifta chyba. Trochę dalej tym razem zaszedłem. Nie nagrało się, ponieważ zbrakło miejsca na dysku. Zapomniałem sprawdzić przed nagraniem, wykasować stary. Ale dzięki temu mogę jeszcze raz spróbować i już nie będę taki kiepski jak poprzednio. Ja jestem tutaj, kombajn to nie. I będzie ten samochodzik. O, po tym to nie za bardzo chodzi. A, to jest dobry zweteran. Wiadomo, się tu skutera śnieżnego. Chyba jest jakiś lepszy model. Niestety nie działa tutaj. Aha, tu nie jeździ. A to jest właściwe miejsce. No i minąłem z telefon. Więc paliwa muszę coś złapać. Czemu nie mogę tego wsiąść? Nie, ten klawisz cisk. Wszystko co mam jest niestety nie na ten teren. I zaraz zginę. To nie było możliwości przejazdu. I właściwie do tego jest X, tylko że nie, akurat nie na tym torze. Dobra, poszedł. Wszystko co mam jest do niczego. Autobus ukradłem. Nie no, blokujcie mnie teraz. Bo nie uciekam. Jest taka bezpieczna. Czego teraz? Tu jest jakiś malutki busik. X jest właściwy. Pasowałoby zmienić pojazd. Dobra, jest jakiś samochód. Malutki samochodzik, ale szybko zasuwa. A to dwa razy w teleport, trzy razy w teleport. A teraz ten minąłem. Mi się udało, co to skąd jakaś lawa. Samochody.
zdaje, że tu nie pożyje nawet długo. Piekielne. Piekielne coś tam. Co mam mogę... A! Cały czas palce gdzie indziej kładę. Przesiadłem się. Sekunda. Wow. No i to już chyba będzie po mnie. Tu jakiś wyjątkowo kiepski tenet. Co życie? Uciekłem. Trafa bezpieczeństwa. No, pociąg. Tfu, pociąg, statek. Są tu lepsze. Ciekawa motorówka. Naprawiliśmy go, to że nie o to chodziło. A muszę przejść na inny teren. Dawać mi coś. Przesiadłem się. Aj, mogłem po prostu przyspieszyć czas, skacząc. Jest, co mi się udało, mówię, co mi się udało. Trzeci raz. Czwarty już nie. Skoczyłem. 2011, najdalej byłem jak dotąd w 2018. Zawsze gdzieś tam się rozwalam. Aj, minąłem teleport. I się zabiję. Trzeba po prostu pamiętać o tym, że jak się używa tego hooka, trzeba po prostu w odpowiednim momencie wsiąść do tego samochodu. Jeszcze nie wyczułem tego momentu i ginę. Tak więc gra jest dosyć fajna i wymaga dużo zależności.